Witamy, drodzy widzowie, na kolejnym odcinku na kanale Polish Paranormal Investigators. Znajdujemy się w... Jak to się nazywa? Pałacu w Kębłowicach. Kębłowice. Pałacu folwarczno. Zespole pałacowo-folwarcznym. O, tu mamy ten pałac, mamy główne wejście. Mamy przed kamerą naszego znakomitego gościa, pana Jacka. Jak już słyszeliście raz w historii. W historii w odcinku dla wspierających. Pan Jacek, powie. Dobry wieczór, witam wszystkich obserwujących. Witamy, jesteśmy w trójkę i zwiedzimy ten pałac, więc chodźcie za nami. Jest druga w nocy. Dokładnie. Jest druga w nocy. Jesteśmy w tym lewym roku, trzeba iść w prawą stronę. Idziemy piętro na dole, potem wyżej i potem najwyżej. Tak, już aktywność. A ja właśnie mam jakieś mielniki. Mam latarki. Mam w plecaku. Latarki też. Znaczy latarki mam tu. Mamy dwa. No to dobra, wystarczy. Ja mam głównie na tym się... Przejdziemy przez wszystkie po miejsca. A tu już takie jeszcze kurde. A czekajcie, żebyście wy widzieli. Jeden. Drugi. Na tą najmniejszą tą. Moc, żeby nie też. Widzisz? Może to być opcja wyjścia. Normalnie się da wyjść. Nie, ale tędy tak. Spokojnie. Pałac w Kębłowicach. Jest to zabytkowy budynek wybudowany w XIX wieku. Jego historia sięga 1882 roku, kiedy to został wybudowany. Został wybudowany on na planie zbliżonym do prostokąta przez Leopolda von Jedlińskiego. Jest to dwukondygnacyjny budynek, do którego przylegają ośmioboczne wieżyczki w narożnikach. W centralnym miejscu znajduje się drewniana wieżyczka widokowa. Obiekt zalicza się do stylu neobarokowego. Zabytek jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzą jeszcze park i zabudowania gospodarcze. W czasie II wojny światowej pałac był siedzibą Gestapo. Po wojnie został przejęty przez Skarb Państwa, a obecnie trafił on w ręce prywatnego właściciela. Czy dalej jest z nami Gestapo? To odpada. Się pani będzie dało nigdzie wyjść. Tutaj by się dało wchodzić. Ja nie świecę w tamtą stronę. Rączki pozabijane. Fajny pałacek, ale tutaj malutko. Jeszcze mamy tylko możliwość tym poziomem nad nami chodzić. Tam dalej było zawalone. Czy nie było wykończone chyba. Ale skoków chyba nie ma nic. O właśnie. Może jest piwnica. To nas najbardziej ciekawi. Jest piwnica. A to my idziemy tu. Potężna. No. O, trzeba uważać, no. Tam dalej nic nie ma.
naprawdę ciekawi. Jakieś takie małe pomieszczonka? Kurde, takie małe pomieszczonka. Nie za wiele, pusto. Ale fajne pomieszczenie. Jego się niesie. No i tutaj też takie małe pomieszczenie. Typu coś a la toaletę może to były, albo... Mogły być... Jeszcze byliśmy dalej, tam w jakieś takie pomieszczonka były małe, nagaliśmy. Co? Góra. No. A drewno. Lepiej niech idzie pierwszy na ten, dobra. Jezus, jak skrzypią. Niech Daniel wyjdzie. Zatem niech wyjdzie kolejny. Oj. Oj. Jest jeszcze wyżej. Przejdź, tutaj nie wejdziemy. Przejdź bez tu. No. Ło, tutaj trzeba uważać. Dziury są w niektórych miejscach. Się nie świecić w tamtą stronę. Wow, no a my spróbujemy wyjść na górę, bo tam jeszcze było wyjście wyżej. Ja jeszcze tutaj zaglądę. Ej, tu jesteś. Tu można po deskach przejść dalej. A nie, ryzykujemy chyba. Te deseczki to tak ledwo wyglądają. O, no to już lepiej. Liścia się nazywa. O, takie też. Ale fajny, no. Patrz, balkonik. Oj, ale tutaj to nie wygląda fajnie. Ja. Fajnie. Ruch melioracyjny jest faktycznie. I tu jest droga też jeszcze. Jeszcze duszka jest. Polecono tego, pole tego rzepaku. Czy... No, to nie ma takiego echa, bo jest podłoga z drewna. Ty, jak się to ugina pod Danielem. Jezu, dobra, uciekam stąd. To byłeś ty? O, ja bym, chyba bym nie szedł do góry. Coś tak nie za bardzo. Tam są krzywe już. Tu widzę też przegniłe. Jest coś warte tam w ogóle wyjścia? O. Kurde. No i mnie skusił. Jak się to chwieje. O.
tutaj to będę bezpieczny. O kurde, tam jeszcze podejście na jakiś tyszek. Chyba niech wyjdzie pierwszy. A to już jest pewnie metalowe, tak myślałem. O, i tu bym się... Metalowe, to po nich spokojnie wyjdziemy. A jakie ładne, zdobione. Tam szczekają, tam lepiej nie świecić. Zaraz coś się kopnie, że coś tu łazi. No, to tu pozawalony ten strop. Ale tutaj, gdzie idę, jest stabilnie. I tu też jest, Daniel, fajnie. Gotowi, jak miał spadać, to lepiej łapać się, czego popadnie. No i spoko, tam jest też spoko. Tam już nie będę szedł, widzę. Tak? To ci dam jedną z tych. Ta jeszcze jest naładowana. Daj tamtą. Czekaj, dam ci ją bez tego. To góra. Dyskowanie. No, to jest fajne, ładne, nowe. To oni to od góry chyba robią do dołu. Możliwe. Może to faktycznie remontują sobie. Hmm. Niby metalowe, ale się ugina pod Danielem. To idź bliżej, nie wiem, ściany? Przy ścianie się powinno trzymać bardziej. Jest jak wejść? Aha, to chyba nie ma sensu. Aha, no, dobra. To najciekawiej będzie na tej, w tamtym pomieszczeniu, albo tamtym tam, gdzie byliśmy przed chwilą. Też jest fajne. Też to, tym pomieszczeniu nad tamtym, na którym byliśmy. Tam jest też fajne. Tam się da fajnie też dojść. Tu będzie fajnie pasować, bo na tym piętrze będzie jak ten. Chyba, że tam na dole robimy. Na dole, tak? Dobrze. Też Daniel, iść bliżej ściany po prostu. Nie iść tam tym, tylko bliżej ściany. Jakby miał lecieć, to lepiej się ściany chytać. Jeśli się w ogóle jakoś chyci. Wow. No tu jest najbardziej nefalgiczne miejsce. No a to jest to, co się tutaj uginało. Patrz, Daniel, jak ty szłeś, to patrz, jak się to uginało pod tobą. Grubo. No, ale najfajniejsze miejsce, takie... Czuć, że te dechy tu są wytrzymałe. I tu jest ten fajny balkonik. No jest przeciąg, ale... No, tak też, no. Okna. Folia w oknie. Musiał być kominek. Go chyba wymontowali. No i normalnie sesję przeprowadźmy. Z czymś, co może tu jest. Na środku, czy... O, kamyczek jest. Ja z tej strony, żeby tam, wiesz, nie świecić tam specjalnie. Oj.
O! Może przeciąg. Coś jakby podchodziło i odchodziło. Jeżeli możesz, odsuń się od tego urządzenia. Jeżeli ty wpływasz na to urządzenie, odsuń się od niego. Proszę. Nie, coś chyba. Coś jest chyba w zakresie? I patrzcie, mamy skoki na czerwono. O, to jest zgin. Jeżeli ty wpływałeś na to urządzenie, spróbuj jeszcze raz podejść. Z tej strony, albo z tej strony. Tak jak wcześniej. Możemy porozmawiać poprzez to urządzenie. Jak wpłyniesz od strony, gdzie lampka świeci na zielono, odpowiesz nam na tak. Jeżeli wpłyniesz z drugiej strony, gdzie świeci się na czerwono, odpowiedź na nie. Czy jest tu ktoś z nami w tym miejscu? Przy oknie będzie... Nie wie. Nie wie. A, są szyby, dobra. Znaczy folia. Dobra, okej. Okay. Ja tak obejmę to wszystko. Postaram się to objąć. Czyli stanę se... No, wszystkiego nie obejmę, ale stanę w tym rogu, to obejmę wszystko. Tak! Tak! Panie Jacku, mamy odpowiedź na tak. Albo nie, to na pewno nie my, my się tak nie zbliżyliśmy. Dobrze. Zadam kolejne pytanie. Jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą? No, jeśli mężczyzną zaświeć na zielono, jeśli kobietą zaświeć na czerwono. Zgaśmy światło. To jest pewnie coś małego. Nie, czekaj. A, no wtedy będzie ciemno. To czekaj, zanim będzie ciemno. Czy ja bym wcale był, ja bym w ogóle wyłączył. Gdzie? Thank you.
przyszliśmy zwiedzić twój pałac. Nie zamierzamy tutaj nic zniszczyć. Porozmawiamy sobie i... Wychodzimy, tak. Możesz korzystać z tej mamy, by z nami rozmawiać. Możesz nam coś przekazać. Nic trudnego. Korzystaj z ich energii. Dokładnie. Jeśli nie możesz, nie masz na to wystarczająco energii, możesz się posilić energią urządzeń, które tutaj ustawiliśmy wokół. Jedną odpowiedź już nam dałeś. Czyli ktoś tutaj jest. Teraz chcielibyśmy poznać twoją tożsamość. Czy jesteś mężczyzną, kobietą? Jeśli pójdziesz z nami na współpracę i nam zaczniesz odpowiadać, zadamy szczegółowe pytania i dowiemy się, kim jesteś bardziej. No. Dobra. Trzy minutki. Chociaż już i tak czekamy na odpowiedź, czy jest mężczyzną, czy kobietą. Już jakieś dobre dwie albo trzy minuty właśnie. Albo dłużej. Proszę, zrób to teraz. Albo dotknij do któregokolwiek urządzenia. Idziemy na dół. No to jeszcze to pomieszczenie z tym krzesełkiem. Dokończymy sobie tam sesyjkę. No to na samym dole. I już potem można się do auto zbijać jeszcze rempot. Tylko go nie... No dobrze, to było szybko. Bo to strasznie piszczy. No dobra, idź pierwszy, bo to się tutaj chwieje. Potem kolejne. Tą latarką będę świecił. Przebił tą latarką, wiesz, mnie świecę i nie wzbudzam podejrzeń za okno.
się tutaj ugięło pode mną. No i noga, to będziemy wiedzieć. A oni tu wzmocnili już. No bo tutaj spoko, można świecić po ścianach i nikt się nie przyczepi. To może faktycznie tu. Dobra, ja się ustawię. Tu, a ty sobie działaj. Proszę, daj nam jakiś znak. Chyba ktoś szczerze tego pała chce jeszcze, tak? Płynne urządzenie, które miga na niebiesko. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, to ja ci powiem. Jak podejdziesz z lewej strony urządzenia, zaświecisz się na zielono, odpowiesz nam na tak. Jeśli podejdziesz z prawej strony urządzenia i zaświecisz na czerwono, odpowiesz nam na nie. Spróbuj podejść zatem do tego urządzenia. W przypadku pozostałych urządzeń, czyli tych kulek, wystarczy, że podejdziesz, dotkniesz tej kulki i lub ją przesuniesz. Samo się nam się załączy, a w ten sposób nam pokaże, że tu jesteś. Jeśli mamy stąd wyjść i nie podoba ci się nasza obecność, zaświeć urządzeniem na zielono, które miga, to urządzenie, które miga na niebiesko, zaświeć na zielono. Po prostu wpływ na nie. Wiemy, że ktoś tu jest. Ktoś tu musi być. No już ktoś nam dał odpowiedź. Że jest. Piętro wyżej. Jeśli nie masz wystarczająco energii, możesz się wspomóc energią tych urządzeń, które tu rozłożyliśmy lub tych, których korzystamy, czyli latarek bądź jakichś baterii w innych urządzeniach, w kamerze na przykład. Tak, aż przenikająco. A na górze była odpowiedź. No.
Damy ci jeszcze chwilę na jakąś odpowiedź i za chwilę kończymy. No, to tylko jedna odpowiedź była. Coś jest, ale widocznie nie chce kontaktu. Lub nie wie, jak się kontaktować, chociaż tłumaczymy w sumie jak. No, lub, no nie wiem, przypadkowo. No, lekko, piknięcie, tylko i odeszło od razu. No dobrze, dziękujemy zatem za udzielone nam odpowiedzi. Zostańcie tutaj, nie podążajcie za nami, jeśli tutaj ktoś coś faktycznie jest. Pójdziemy jeszcze do krzesełka i na krzesełko coś jeszcze rozstawimy. Tam damy jeszcze wam szansę się skontaktować. Ale po wszystkim nie podążajcie za nami. Zostańcie w tym miejscu. No, typowo. Może nie będę tam świecił. Pilnujesz tego miejsca, usiądź na tym krzesełku i rozłóż ręce na te ramiona tego krzesła. Taka, wiesz, takie piknięcie tylko. Przyszedłeś do nas z góry? Słyszałem. Słyszałem. Tylko, że my już czasu nie będziemy mieli. To ty przyszedłeś za nami z góry? Przyszedłeś, przyszłaś.
taka... Dziękujemy za odpowiedź. Teraz taka typowa odpowiedź. Nie takie dziękujemy. Piknięcie, tylko typowa dusza. Że jesteś. A czy... Usiądziesz sobie tutaj? Na tym krześle? Jeżeli pałac należał do ciebie, bardzo ładny obiekt. Opuszczamy to miejsce. Jeżeli się z nami możesz pożegnać i zapal jeszcze raz na zielono, usiądź. Znowu stuknięcie, słyszałeś? To jest... I to jakie głośne? Jakie głośne? Czy to ty stuknąłeś? To znak, że mamy wyjść? Zapal na zielono. Jeszcze raz. Nie. To było coś rzucone. Bardzo słyszałem. Możesz nam to zakomunikować w prosty sposób. Zapal zielony. Wyjdziemy. Będzie to znak, że się z nami żegnasz i chcesz, żebyśmy weszli. Pożegnasz się z nami jeszcze? Dobrze, to my żegnamy się z tobą. Zostań w tym miejscu innym twojego dobytku. Pałacu. Żegnamy się i więcej tu już. Nie wróć. Czekaj. Słyszałeś, nie? Dźwięk ruka? Słyszałeś dźwięk ruka? No. Jak wziąłem, to było to huś takie. Wiesz jak on wygląda? No. O. No takie, no. No dobra. To chyba jednak było. Może machłeś tak szybko. Może. I tak. Kontakt niestety. Bardzo znikomy. Budynek pod względem eksploracyjnym fajny. Bardzo tylko uwaga na uwaga pod nogi na wyższych piętrach. Dokładnie. I można powiedzieć, że można powiedzieć, że
Coś tutaj jest. Jakieś coś jest. Jest tu jakoś. Nie chcę się komunikować zbytnio. Tak. Nie chcę się za bardzo może nie chcę powiedzieć kim nie chcę się ujawnić. Nie chcę się ujawnić. No. Daje lekkie znaki. Może mało też korzysta z energii urządzeń. Może za bardzo jeszcze też nie wie, nie wie jak. Może nikt nie zwiedzał tego budynku z takimi wcześniej rzeczami. I może po prostu nie wie, raz mu się czy tam dwa razy udało. Ktoś tu jest, ale naprawdę słabo, słabo wpływa. Eksploracja naprawdę świetna. Mamy nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Dziękujemy panu Eckowi za wszystko. Gościnny udział w odcinku. Gościnny udział. Także bardzo się cieszymy, że udało nam się zwiedzić ten obiekt. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiam, pan Jacek. My pozdrawiamy. Widzimy się na kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.